dużo koła fortuny, dużo losowych słów i dużo Juliana. Dzisiaj was właśnie to wszystko czeka. Jednak zanim do tego przejdziemy, to oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, żeby żaden content was nie omijał. To pisaliście tam na boku. Grałeś kiedyś w szubienicę? Nie. No to dzisiaj pograsz. Okej. Losuj pierwszy sklep. Na sam początek idziemy do HM-a. Kupimy ci nowe spodnie, bo ci Julek narzeka, że są mu za małe. Zostańcie pod sklepem, ja idę do środka. A wy zostawcie z 30 tysięcy łap w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu. I generalnie dzisiaj będziemy losować mniej więcej 6 sklepów, do których ja będę chodził, będę wybierał przedmiot, następnie będę robił szubienicę Julkowi i jeżeli Julek odgadnie słowo, to wtedy będę mu ten przedmiot kupował. Chyba wszystko proste, a ja jestem na ciuchach i nie wiem totalnie co wybrać, bo się nie znam. Dlatego w tym sklepie po prostu zrobimy tak, że napiszę Julkowi na tabliczce dresy. Jeżeli słowo odgadnie, no to przyjdziemy z Olą i Ola wybierze te dresy. Tak będzie bezpieczniej. Dobra, mam wybrane. Ja wiem, co to za gra jest. Że za każdym razem, jak się złą literę poda, to... To wieszam człowieka. Tak. No, dobra, okej. Okay. Mamy 5 liter. Zgaduj litery. Najwyżej pomożemy ci w trakcie. S? Dobrze, jest ta litera. Myślałem, że będzie na początku. Bo ja mu dałam wskazówkę. Litera T? Niestety nie ma. Zaczynamy wieszać naszego człowieczka. Nie, człowieczku, wybacz. K? Niestety wieszamy dalej naszego człowieczka. O nie. M? Czemu zgadujesz takie litery, które są rzadkie w alfabecie, jakby rzadkie w słowach? I jakich liter zawsze jest najwięcej w słowie? A. Niestety A nie ma. A, zgada. No już coraz bliżej wiszenia naszego człowieka. Naprawdę nie mam pomysłu. No to ci podpowiem. O? Niestety O nie ma. E? Dobrze. Jest. Wow, dziwno. Co to może być? No, nie wiem. Nie wiesz co to może być? Nadal nie. No to zgaduj te litery. D? No, dobrze. I. Dobrze, tak, dresy. Idziemy kupić ci dresy. Masz jakieś wybrane? Nie, ty musisz wybrać. Aha, tak, tak ustaliłem. To chyba nie są dresy, co młode? Wyglądają jak dresy. A nie są. Jaki jest rozmiar? Ty nie masz majtek? 128. Ja bym szare kupił, najbardziej uniwersalne są. Tak, szare. Ale lipa, tylko te są. No, są najlepsze, nie? U Citroxa Natalia zawsze tyle klikała, że aż się zapalało. To chcesz też tak spróbować? Tak. Dawaj, kręć. Yeah. Nie, kiedy tu się zapala, ja nie widziałem nawet. Jest! Przy pierwszym sklepie było widać mało energii, dlatego że ogólnie no, to był sklep z ubraniami, także ja mu się nie dziwię. Też w jego wieku ubrania mnie średnio interesowały. No nie było nic fajnego. Tutaj ogólnie też wybór będzie prosty. Julek od pewnego czasu więcej czasu spędza czytając książki, niż grając na przykład na komputerze, czy wychodząc na dwór. Dlatego wydaje mi się, że dam mu słowo książka i po prostu pozwolę mu wybrać sobie książkę, jeżeli zgadnie oczywiście słowo. Obstałem, że zgadnie i to od razu. No ale zobaczymy. Idziemy do Julka i Oli. Nie za wygodnie wam? Nie. Szkoda, że fontannę wam wyłączyli. Czekamy na pokaz właśnie. Czy to jest to, co ja myślę? Raczej tak. I to, co ja myślę? A o czym myślisz? O pudełku na komputer. Jakim pudełku na komputer? Tam był case na komputer. A, bo ty laptopa dostałeś, no tak, faktycznie. To jest twoja szubienica. Julian, pierwsze co? Od razu pomyśl sobie, bo tak jakby się wchęli. Ja już wiem. Już wiesz? Tak, co będzie? Książka. Widzicie, mówiłem, że będzie wiedział. Tylko teraz pewnie zastanawiasz się, jaką książkę ci wybrałem. No. Nie wybrałem żadnej, możesz sobie sam wybrać. Jej! Te, które ci się podobają, którą byś chciał? O, może taką? Bing, pada deszcz. Aha. Ciężko wybrać, bo teraz lubię jeden tytuł i za bardzo nie czytam innych, więc... O, może. To wygląda ciekawie. To chcesz? Na pewno? Na pewno. Tak? Wolisz czytać niż grać? Tak. A masz fajną koszulkę. Beze mnie. No. Czy mogę ja cię zakręcić teraz? Mogę ja? Sam się zakręcił, zobacz, poleciał. Nie, to jeszcze raz trzeba, bo był ten sklep. RTV Euro AGD. A kto wykręcił? Ja wykręciłam, bo widzisz? Ja dotknęłam. Ola dotknęła na końcu. To ja mam pewien pomysł. Ale coś porządnego. Nie jakiś podróbek. Kabel do słuchawek. Chodźcie my. Może jest jakiś zestaw. Tak by było najlepiej, no. Okej, jesteśmy na dziale gamingowym. Niestety nie widzę żadnych zestawów, słuchawek i myszek. Ale w sumie jak tak przemyślałem, to takich myszek mam w domu kilka i myszkę, tak na dobrą sprawę, mogę mu dać po prostu z domu, bo i tak u mnie leżą, a słuchawek nie mam. Dlatego wydaje mi się, że wybierzemy mu jakieś słuchawki. Kiedyś miałem ten model i pamiętam, że one miały super mikrofon, a Julek mówił, że siedzi z kolegami na Discordzie, także wybieramy te słuchaweczki. O ile oczywiście młodemu da się odgadnąć, bo to hasło będzie dość długie.
Ale to będzie trudne. No, to do najłatwiejszych nie należy. Masz. No to super podpowiedź. Może M. Niestety nie. O! Nie. A miałem nadzieję na coś, co się kończy na A. P? Nie ma. No, że go się stresuje. Stresuje się, bo mu zależy, bo wiecie, bo to jest RTV-RAGD. Jakby nie dziwię mu się wcale. L? Sk. Coraz bliżej powieszenia. R. Nie ma tam R. No nie da się. Da się, da się. To jest za trudne. Potrzebuję podpowiedzi. Jedną podpowiedź ci dam. O, dobra. To i tak jest duża podpowiedź. I. Jest? Jest, nareszcie. K. Jest. Ułamki? Ułamki. B? Nie. No jakie są jeszcze lekkie litery? Już A masz, B masz. Znaczy, jakie są rzeczy w RTV-RAGD? Słuchawki? Słuchawki, tak, zgadłeś. Wystarczyło przeanalizować, co jest w RTV-RAGD. 100% skuteczność póki co. Z lekką pomocą, no ale niech i tak będzie. Tak się składa, że to już wybrałem i wiem, co ci będę brał, bo jednak ja się znam bardziej. Które ty byś wybrał? Moim zdaniem by były te. Takie? Tak, dla mnie te wyglądają profesjonalnie. Takie profesjonalne? No. To ja ci wybrałem te. Miałem je i były naprawdę super. O, zresztą to są te. To ja rozumiem, że wyglądam się gamer. Pozazdrościć. I masz mikrofon od razu, zobacz. Możesz sobie gadać z kolegami. Siemonku. Znowu ci wylosuję, co? Częściowo ja, częściowo ty. A ja powiem szczerze, że chyba przesadziłem z tymi 6 sklepami trochę dużo. Aż się zapali i potem ja. No i ty kończ. Chłopcy, zapala kółko. Podoba mi się. Rossmann. Po co taki sklep wybrałeś? No, żeby było zróżnicowanie, no niestety. Idziemy możesz do Rossmana? Kupić pastę do zębów. Nie. Albo szczoteczkę nową. Mam i to i to. Jaki smutny. A ja wiem, co możesz kupić. Ja ci zaraz powiem. Napisz mi. Za każdym razem, jak jesteśmy w jakimś miejscu typu kino i tak dalej, i jest mydło bananowe, to Jurek je przeżywa. Cały czas mówi, że chciałbym mieć w domu takie mydło bananowe, bo ono ładnie pachnie. Dlatego też pomyślałem, że po prostu wybierzemy mydło bananowe i mam nadzieję, że to odgadnie. Niestety, słuchajcie, szukam i szukam i nie ma takiego mydła. Dlatego wpadłem na plan B, jakim jest Lego. Jest w Rossmanie, jest w Rossmanie. Da ci co, jakąś podpowiedź? Nie, nie dawaj, to jest krótkie. Chyba wiem co. Co? W. Nie strzela. Nie ma. Czyli nie ma. Nie ma. Woda, myślę, że woda. A. Nie ma. I. Y. Nie ma. Dawaj, dawaj. P. Nie ma. Podpowiem ci słownie. To jest coś, czego nie spodziewasz się, że mógłbyś to dostać w Rossmanie. Coś fajnego. Dobra, E. T. Nie ma. Dwie ci zostały próby. Dawaj samogłoski dalej. Nadal samogłoski? Są tam jakieś? Być może. To może... O! Nadal nie wiem, co to może być. K. Najwyżej nie zgadniesz, no. Nie musisz wszystkiego zgadnąć. No w sumie to jest niepotrzebne, ale stracę jeden sklep. To może litera T? Ostatnia. Albo wygrasz, albo nie wygrasz. D. Niestety nie. Julku. To było... Naprawdę? Tak, to było Lego. W Rossmanie da się kupić Lego. Lego Mario? Znaczy nie, tam było Lego City akurat jakieś. No trudno, losujemy kolejny sklep. Tym razem ja najpierw, a potem ty zakręcę. A teraz, bo Oli lepiej wyszło. Zapal się. Nienawidzę takiej maksy. To jest najgorszy sklep. Mogę nawet ominąć ten sklep teraz, bo ja naprawdę nie lubię robić zakupów w TK Maxx. Ja ci coś wybiorę. Są zabawki. Masz złe doświadczenia zakupów z mamą z tego sklepu? Ja to samo, kochamy cię mamo, ale ja też nigdy nie lubiłem z tobą tam chodzić. Także się nie dziwię wcale. Powiem tak, ja do tego sklepu teraz chodzę bez mamy i jest naprawdę fajny, dlatego postaram ci się coś wybrać fajnego. Wybór będzie stosunkowo prosty. Jolek mówił, że kuzynka mu zabrała ładowarkę i nie ma czym ładować telefonu, bo to był jedyny kabel USB-C w domu. Dlatego też po prostu wybiorę mu kabel USB-C, bo tu chyba są takie rzeczy gdzieś, tak mi się wydaje. Tak jest, są tu kabelki. Będzie pan zadowolony. Proszę. Czekaj, bo ja też muszę widzieć. A, no tak, musisz widzieć. B, dobra. O. Nie ma? Co to może być? Litera, która jest w każdym słowie prawie. A. Brawo. A, B, C, D? Tak, no, A, B, C, D, no. No to D. Nie. Dobra. E. Kabel? No to odpowiadasz czy nie?
Wiem. Musisz rzucić konkretną odpowiedź. Czy to kabel jest? No, tak? Zadajesz pytanie? Nie. No najwyżej dorysujesz szubienicy trochę. Nie. Powiedz mi też jedną literę. A skąd tu Y? Gdzie chcesz Y? Y, A, B, Y? Y. Jaki Y, chłopie? Daj jakąś jedną z tych, co podejrzewasz. Czy może być? Te. No. Julian, przed chwilą powiedziałeś słowo jedno. Kabel. No to podaj chociaż jedną literę z tego. L. K. Co? No kabel. No prawda? No do telefonu. Aha. No mówisz, że nie ma, że masz normalne, tak. Że ci Martyna wzięła. No tak. No właśnie, no to kupimy ci kabel. USB-C i USB zwykłe. Taki potrzebujesz, tak? No tak. No to super, to mamy. Ostatni sklep tam został, ja mogę wykręcić nie, tym razem? Dobra. Okej, okay. Spoko sklep, smyk. Aha. Co, jest źle? Nie, no tam są zabawki albo ciuchy, więc... No, ty jesteś dzieciak jeszcze. Ale zabawkami raczej się nie bawię. Nie bawisz się już? Ja w twoim wieku to tylko uliczki robiłem i różne rzeczy tego typu. Ja tylko czytam i czasami jakieś... Nie. I czasem grasz. Zobaczmy, co ten sklep skrywa w sobie. Kojarzę, że jakieś te Zinks zbierał, ale nie wiem, czy dalej w sumie to kolekcjonuję. Miał tego tysiące w domu. Jest też, słuchajcie, Lego. Myślę, że dam Jurkowi drugą szansę co do Lego, tylko tym razem będą to minecraftowe klocki. Tak jak słyszeliście, on się niczym nie bawi, nie? A klocki sobie poukłada, będą stały, chociaż i ładnie wyglądały na półce. Ja wiem, Julek, że to wygląda strasznie, ale wcale aż takie straszne nie jest. To są dwa słowa, nie? Wydaje mi się, że to i to jest bardzo dużą podpowiedzią. Jak zgadnę to, to też zgadnę to. O! A! Ludzik chyba przeżyje. Dobra, E! Tutaj będzie L, to jest Lego. Tak. No to ja już wiem, co to jest to na dole. Rzucę... literę B. Nie ma B. R było już? R? Nie było. Uśmiecha się, już ale chyba nadal nie wiem, nadal nie. Nie? Litera D. Nie ma. A, już wiem. Ale jest to trochę przedłużę. I, N, C, F. Tak. Brawo. Okej, to te mam. Serio? No mam. Zostało mi wybrać ten. A co jeszcze dalej znasz jakieś? No ten może był, no ten jest spoko. To jest ciekawe, taki nowy. No dobra. No to to. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze zakupy. Będziemy kończyć. Dzięki bardzo. Za co? Za to, że to wszystko mi pokupywałeś i tak dalej. Nie ma sprawy. Subskrybujcie kanał, wpadajcie na sandy.pl. Widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Na razie!